Witam wszystkich serdecznie, jestem Radosław Doliński i zapraszam na trzeci odcinek z Kulturą przez Dzieje. Dzisiaj przejdziemy od powstania do powstania, czyli przez romantyczne zrywy Polaków. Wszyscy na pewno pamiętacie ten okres ze szkoły, bo on jest dość długo wałkowany i na lekcjach polskiego i historii. Pamiętacie legiony, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, naszych wielkich wieszczów romantycznych, Mickiewicza, Słowackiego, ale dzisiaj spójrzmy na tę epokę trochę inaczej, przez pryzmat losów ludzkich. Jak po prostu w trakcie, w tym momencie, gdy nie było państwa polskiego, Polacy starali się zbudować swoją kulturę i tożsamość. I naszą opowieść zaczniemy od dwóch niezwykłych parków. Po upadku Rzeczpospolitej wielu magnatów wycofało się do swoich dóbr, gdzie zajęli się właśnie działalnością kulturalną. I tak na przykład targowiczanin Stanisław Szczęsny-Potocki w swoich dobrach w Humaniu utworzył park Zofiówka. Park, do którego sprowadzono ponad 500 roślin z całej Europy, pięknie wyposażony w pomniki, dzieła. I właśnie tam Stanisław Trębecki napisał swój poemat Zofiówka. Utwór sentymentalny, sławiący życie na wsi, ale także pełen refleksji. I tak napisał o swoim mecenasie Szczęsnym Potockim. I co dla swego kraju, co czynił dla ziomków, na osobnej to karcie damy dla potomków. Podobnie księżna Izabela Czartoryska utworzyła w swoich dobrach w Puławach park. Park, który był takim ostatecznym pomnikiem sentymentalizmu i świetności Rzeczpospolitej. I w Parku Puławskim Izabela Czartoryska założy pierwsze polskie muzeum. Może niektórym z Was znaną słynną świątynię Sybilli, którą zresztą utrzyma jej rodzina aż do 1831 roku, kiedy w ramach represji po powstaniu listopadowym ten majątek zostanie Czartoryskim odebrany. Ale generalnie duch tego czasu jest dobrze wyrażony w słowach Stanisława Staszica. Zebrać lubę Polakom pamiątki. W momencie, w którym brak państwa, w którym jesteśmy podzieleni na trzech zaborców, starają się Polacy zebrać to, co jest najważniejsze dla utrwalenia pamięci o przeszłości. I w tym celu powstanie organizacja Towarzystwo Przyjaciół Nauk, na którego założenie pozwoli król pruski. I w Warszawie będzie istnieć, można powiedzieć, ciało, które gromadzi, zbiera najważniejszych intelektualistów. I w ramach ich działalności powstanie na przykład pierwszy słownik języka polskiego. Samuel Bogusław Linde był uczonym pochodzenia szwedzkiego. Jednakże w swoim słowniku języka polskiego zebrał na podstawie dostępnych dokumentów i dzieł literackich wielką historię słów używanych w języku polskim od XVI do XIX wieku. To wielki zabytek i skarb naszej kultury. Pozwala nam nie tylko zrozumieć, jakim językiem posługiwali się Polacy, ale także, jak nasze słownictwo ewoluowało przez wieki. Zresztą Towarzystwo Przyjaciół Nauk zrzeszało kilkudziesięciu najważniejszych intelektualistów tamtych czasów. Był tam także Józef Ossoliński, który założył późniejszy Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z którego narodziło się Ossolineum, którego zbiory dzisiaj znajdują się we Wrocławiu. Jak pewnie pamiętacie, zbrojną walką o niepodległość chciały kontynuować legiony polskie we Włoszech pod dowództwem generała Dąbrowskiego. Natomiast była to mimo wszystko realizacja polityki rewolucyjnej Francji. I w końcu, gdy skończyły się wojny włoskie, większość legionistów trafiła na Haiti, gdzie walczyła z tubylcami, którzy rozpoczęli zbrojną rewoltę przeciwko Francuzom. I co ciekawe, prawie 400 legionistów zdezerterowało z armii francuskiej, przyłączyło się do buntowników
i do dzisiaj na Haiti mieszkają rodziny, które swoje korzenie wywodzą od żołnierzy Legionów Polskich. Na szczęście już parę lat później sytuacja międzynarodowa miała się zmienić. I kolejna koalicja antynapoleońska zrzeszyła w swoich szeregach zaborców. I w 1806 roku wojska Napoleona zaczęły zbliżać się do granic, wcześniejszych granic Rzeczpospolitej. Napoleon Bonaparte zmienił oblicze całej Europy. Jego zwycięskie wojny zmieniały granice, powstawały nowe państwa, a jego liberalny kodeks Napoleona stawał się nowym prawem. Nie mogła na to pozwolić sobie stara Europa i konserwatywni władcy, cesarze. Dlatego powstawały co chwila koalicje antynapoleońskie. I w 1806 roku Prusy, namówione przez Anglię, wypowiedziały wojnę. Wojnę, którą Napoleon rozstrzygnie dwoma wielkimi bitwami pod Jeną i Auerstein. W efekcie będzie w stanie ustanowić blokadę kontynentalną i zatrzymać wszelkie kontakty handlowe z Anglią, a jego wojska zajmą również polskie ziemie zaboru pruskiego. I po tych bitwach, zwłaszcza pod Jeną i Auerstedt, Dąbrowski i Wybicki zaczynają swój sprytny plan. To znaczy przekonują Napoleona, że są w stanie na terenach zaboru pruskiego zgromadzić ponad 40 tysięcy żołnierza zbitnych Polaków. Uzyskują jego zgodę, bo choć co prawda Napoleon dość sceptycznie wyraża się wobec szans na odrodzenie państwowości polskiej, ale interesuje go bitny żołnierz polski. Dąbrowski razem z Wybickim przybyli do Poznania w listopadzie 1806 roku. Ich wjazd przerodził się w prawdziwą manifestację patriotyczną. Szybko wydano odezwę do narodu, wzywającą do stawania u boku Napoleona w walce z zaborcą. Jednocześnie zaczęto tworzyć regularne oddziały polskie, a z armii pruskiej Polacy zaczęli dezerterować i dołączać do sił polskich. Wjazd generała Dąbrowskiego do Poznania przedstawił nam pięknie malarz z epoki Jan Gładysz. Jest to ciekawa postać, człowiek z pospólstwa, prawdopodobnie syn kowala, który został malarzem. I tak wybucha pierwsze powstanie wielkopolskie. W ciągu kilku tygodni większość zaboru pruskiego zostaje wyzwolona. Zaczyna odradzać się państwowość polska. Administracja, wojsko. I co ciekawe, dochodzi do bardzo interesującego konfliktu. Kto ma być przywódcą armii polskiej? Czy generał Dąbrowski, czy książę Józef Poniatowski? I tu się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest bardzo ciekawa historia. Ponieważ w pewnym sensie ci ludzie, każdy z nich odbył własną drogę do polskości. Dąbrowski większość życia spędził w Niemczech. Tam zaczynał karierę wojskową, większość czasu też mówił po niemiecku. Prawdę mówiąc, po polsku mówił słabo, a pisać prawie w ogóle nie umiał. Ale mimo tej, można powiedzieć, germanizacji, zdecydował się już w dojrzałym życiu być Polakiem. I podobnie jest z Poniatowskim. Bo wiecie, on się urodził w Wiedniu, wychował na dworze austriackim. Jego matka zmówiła z nim po francusku. Sam prawdopodobnie zarówno niemiecki, jak i francuski mógł znać nawet lepiej niż polski. Ale zdecydował się również na bycie Polakiem. I tych dwóch wozów w pewnym sensie stoczy konflikt. No, okaże się, że Napoleon jednak przychyli się ku Poniatowskiemu. A chodziło tutaj po prostu o wpływy polityczne i wsparcie, no, głównie ludności Warszawy i magnaterii wyższej szlachty. A jednocześnie ukonorowaniem tego czasu i potwierdzeniem odrodzenia jakiejś formy państwowości polskiej stanie się spotkanie Napoleona i cara Aleksandra i rozejm w Tylży. Po przegranej Prusaków do wojny z Napoleonem dołączyła Rosja. Siły rosyjskie pod dowództwem Bennigsena zaatakowały wojska napoleońskie na terenach Mazur. I tam pod Pruską i Ławą doszło do prawdopodobnie najkrwawszej bitwy czasów napoleońskich. Po jej zakończeniu żołnierze cesarza prosili o pokój. Do
Dobiły ich nie tylko straszne warunki, ale także lutowy mróz. W końcu Napoleon przegrupował siły i w czerwcu 1807 roku doszło do bitwy pod Frydlandem, gdzie Francuzi ze wsparciem Polaków pokonali armię rosyjską. Po tej bitwie właśnie doszło do podpisania pokoju w Tylży. Pokoju, na podstawie którego stworzono Księstwo Warszawskie, czyli pewne odrodzenie państwowości polskiej. Niestety, poza tym, że nazwa Polska nie mogła być użyta, nie zgodził się na to car Rosji, który był związany traktatami z innymi zaborcami. Jednocześnie Rosji trzeba było oddać Białystok i okolice. Jeżeli patrzymy na obraz Adolfa Roena, zobaczymy, że do spotkania w Tylży doszło na tratwie. I jest to fakt, ponieważ na środku rzeki Niemen w Tylży zbudowano tratwę, na której spotkali się Napoleon i car Aleksander. Chodziło o to, że Niemen był rzeką graniczną i żeby żaden władca nie przybywał na terytorium drugiego. Oddanie Białegostoku Rosji wywoła tak naprawdę nawet w pewnym momencie w Warszawie mocne nastroje i protesty antyfrancuskie. Księstwo warszawskie nie spotka się z olbrzymim entuzjazmem Polaków. Dopiero wydarzenia 1809 roku. I można powiedzieć pierwsza od dawna wygrana przez Polaków wojna. Wojna polsko-austriacka pobudzi takiego ducha i paradoksalnie właśnie spowoduje zbudowanie legendy księcia Pepi, Józefa Poniatowskiego, a także umocni wiarę Polaków w Napoleona. Wojna polsko-austriacka wybuchła nagle i niespodziewanie. Był to manewr Austriaków, którzy próbowali zagarnąć całe księstwo warszawskie. Wykorzystali też to, że w księstwie pozostało tylko 14 tysięcy żołnierzy, gdyż większość armii księstwa Napoleon zabrał na wojnę do Hiszpanii. Jednakże książę Józef Poniatowski zebrał wszystkie siły i stawił czoła Austriakom pod Raszynem. I miało być to pierwsze zwycięstwo z zaborcami, a przynajmniej taktyczne zwycięstwo, od czasów bitwy pod Zieleńcami. I w czasie bitwy pod Raszynem można powiedzieć, że dochodzi do cudu. Ponieważ w trakcie bitwy Dąbrowski, no można by powiedzieć obrażony, który wyjechał do swojego majątku w Wielkopolsce, przybywa na pole bitwy, dołącza do armii polskiej i zaczyna współpracować z księciem Pepi. To właśnie Dąbrowski namawia księcia Józefa Poniatowskiego do bardzo odważnego manewru. Oddania Warszawy, przejścia na prawy brzeg do Pragi, a później zaskakujący dla Austriaków manewr uderzenia na południe i zajęcia prawie całej Galicji. Do tego zwycięstwa na zachodzie Napoleona z Austriakami spowodują, że księstwo warszawskie urośnie prawie dwa razy, a Polacy odzyskają Kraków. Księstwo warszawskie, choć funkcjonowało tylko 6 lat, było bardzo ważną zmianą w mentalności Polaków. Napoleon nadał księstwu nową liberalną konstytucję, odrzucając konstytucję 3 maja jako zbyt konserwatywną. Dokonała się pewna modernizacja, a przede wszystkim Polacy przekonali się do nowszych zachodnioeuropejskich form zarządzania krajem i administracją. Jednakże księstwo było przede wszystkim dostarczycielem wojska dla celów francuskich. Napoleon w 1811 użyczył księstwu wielkiej pożyczki, dzięki której wyposażono prawie 100-tysięczną armię, którą Napoleon zamierzał wykorzystać w swojej inwazji na Rosję. Wyprawa Napoleona na Moskwę to była chyba największa mobilizacja wojskowa do tamtego czasu w dziejach ludzkości. Co ciekawe, była mocno przygotowywana na jesieni roku poprzedzającego, 1811 roku. I w te plany był zaangażowany książę Józef Poniatowski, który co ciekawe lobbował, jeżeli tak można powiedzieć, po dzisiejszemu, za atakiem przez Ukrainę, przez południową Rosję, po to, żeby trudy zimy nie zniszczyły armii francuskiej. No niestety Napoleon zdecydował się jak najszybciej ruszyć prostą drogą do Moskwy, co dobrze skończyć się nie mogło. Ale jednocześnie była to taka ostateczna batalia o zaprowadzenie liberalnego, napoleońskiego porządku w Europie. A dla Polaków, zwłaszcza tych zamieszkałych na ziemiach zaboru rosyjskiego,
Miał być to też piękny moment wolności, kiedy nagle, po praktycznie 20 latach, znowu zawita do nich Polska. I pewnie większość zna, ale zawsze dobrze sobie przypomnieć, jak o tej wiośnie 1812 roku pisał Adam Mickiewicz. O wiosno, kto cię widział w ten czas w naszym kraju? Pamiętno wiosna wojny, wiosno urodzaju. Zbożami, trawami, a ludźmi błyszcząca. Obfita we zdarzenia, nadzieja brzemienna. Ja ciebie dotąd widzę, piękna Maro senna. Urodzony w niewoli, okuty w powiciu. Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. Radość i ekscytacja ówczesnych Polaków jest w pełni zrozumiała. Ponieważ gdy wielka armia Napoleona w liczbie 600 tysięcy ludzi ruszyła na Moskwę, to w porozumieniu z Napoleonem Sejm Księstwa Warszawskiego ogłosił odrodzenie Królestwa Polskiego, do którego oficjalnie przyłączono ziemię zaboru rosyjskiego. Także Polska wracała na mapę Europy. Niestety Napoleon przegrał wojnę z Rosją. Taktyka spalonej ziemi, odwaga Kutuzowa, marszałka wojsk rosyjskich, i jednak zbyt duże wyzwanie logistyczne spowodowało, że wielka armia, mimo zdobycia Moskwy, musiała uciekać. Straty były niewyobrażalne. Samych Polaków, których ruszyło prawie 100 tysięcy, powróciło z Rosji niecałe 20 tysięcy żołnierza. Po tej porażce Napoleon, jego Francja, która chciała odmienić losy i wygląd Europy, mieli się już nie podnieść. I odwrót spod Moskwy to też początek końca napoleońskich nadziei i także wiary Polaków w Napoleona, która tak naprawdę utonie w nurtach saksońskiej rzeki Elstery wraz ze śmiercią księcia Józefa Poniatowskiego w czasie legendarnej Bitwy Narodów pod Lipskiem. I co ciekawe, jeszcze w tym samym czasie car rosyjski zacznie w pewnym sensie podchody do narodu polskiego. A przynajmniej do szlachty, do tych wyższych warstw społeczeństwa. No bo może pamiętacie, że on jest właścicielem korony polskiej. I wtedy właśnie w 1813 roku pojawia się po raz pierwszy propozycja utworzenia Królestwa Polskiego pod berłem i władzą cara Rosji. Głównym architektem powstania Królestwa Polskiego pod berłem cara Rosji i w unii personalnej z Rosją był książę Adam Jerzy Czartoryski. Co prawda wielkiego wyboru nie było, ponieważ ziemie księstwa warszawskiego były okupowane przez wojska rosyjskie, które dodatkowo wymusiły olbrzymią kontrybucję, która zrujnowała gospodarkę tych ziem. Jednakże sam koncept Królestwa Polskiego na początku spotkał się ze sporym poparciem, zwłaszcza szlachty, która widziała w tym jakąś formę odrodzenia Rzeczpospolitej z carem rosyjskim jako królem Polski. Królestwo Polskie zostanie, że tak powiem, uchwalone na Kongresie Wiedeńskim. Może kiedyś słyszeliście o tej nazwie, tańczący kongres, czyli wielkie spotkanie dyplomatyczne, które trwa praktycznie ponad rok, poprzeplatane balami, koncertami, uroczystościami, na której wszyscy wielcy Europy ustalają nowy porządek. Nowy porządek, który też ma pogrzebać napoleońskie reformy. Co ciekawe, oczywiście z pewnymi korektami, ale ten podział Europy, wtedy uchwalony w 1815 roku w Wiedniu, utrzyma się prawie 100 lat. Kolejnym tworem Kongresu Wiedeńskiego jest Rzeczpospolita Krakowska, albo jak niektórzy nazywają, Wolne Miasto Kraków. Tak naprawdę bardzo mały kawałek, bo praktycznie tylko miasto Kraków i kilkadziesiąt sąsiadujących z nim gmin, ale też miejsce, w którym kontynuowana jest polskość, kultura i tradycja. I wtedy właśnie pojawi się też bardzo ciekawy zwyczaj odnośnie samego Wawelu, katedry wawelskiej. Miejsce pochówku królów,
stanie się również miejscem pochówku najbardziej znamienitych Polaków. A pierwszymi bohaterami, którzy zasłużą na pochówek na Wawelu, będą książę Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko. I Królestwo Polskie to oczywiście taki skrót myślowy, ale to taki prototyp PRL-u, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. No bo wyobraźcie sobie kraj, który teoretycznie nazywa się Królestwo Polskie, ale włada nim car Rosji. Kraj, który teoretycznie ma polską armię, dobrze wyposażoną, nowoczesną, której głównodowodzącym jest brat cara, książę Konstanty. No, po wojnie też tak było na początku PRL-u, tylko wtedy był marszałek sowiecki, Konstanty Rosokosowski. Taka ciekawa zbieżność imion. Królestwo Polskie, które wreszcie nie ma w ogóle polityki zagranicznej, ponieważ całość polityki zagranicznej jest zależna od cara. Ale w tym Królestwie Polskim mimo wszystko dalej mówi się w języku polskim. Dalej używa się polskich znaków, zwyczajów i zaczyna też kwitnąć kultura polska. Także po tych czasach marazmu, zwłaszcza kiedy Warszawa należy do Prusaków, wreszcie mamy taki renesans kultury. Głównym animatorem rozwoju kultury w Królestwie Polskim było Towarzystwo Przyjaciół Nauk, w którym działali m.in. Stanisław Staszic, Julian Niemcewicz i inni oświeceniowcy, a także nowe postacie, jak wspomniany już Samuel Linde czy Jan Paweł Woronicz. Poza działalnością literacką, rozwojem bibliotek, dodatkowo towarzystwo wspomogło rozwój teatru, którego główną postacią był Wojciech Bogusławski. Wojciech Bogusławski zaczął zarządzać teatrem w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale w momencie, w której Warszawę przejęli Prusacy, zmuszono go do organizowania przedstawień w języku niemieckim. W związku z czym wyemigrował do Lwowa i powrócił do Warszawy dużo później. Ale co ważne, w czasach Królestwa Polskiego to właśnie Bogusławski stworzy pierwszą polską operę narodową. Będą to Krakowiacy i Górale. Krakowiacy i Górale powstali co prawda dużo wcześniej, bo w 1794 roku, ale dopiero w czasach Królestwa Polskiego trafili do stałego repertuaru i do końca życia Bogusławskiego zostali wystawieni w Warszawie ponad 150 razy. Posłuchajmy jednej z głównych pieśni tej pierwszej polskiej opery. Towarzystwo Przyjaciół Nauk zainicjuje wielką odbudowę szkoły wyższej, uniwersytetu na ziemiach polskich. No bo zobaczcie, Jagielloński jest w Krakowie, tak? Rzeczpospolita Krakowska. Uniwersytet Wileński w Cesarstwie Rosyjskim. I dzięki ich staraniom powstanie Królewski Uniwersytet Warszawski. Protoplasta dzisiejszego Uniwersytetu Warszawskiego. Królewski Uniwersytet Warszawski stanie się najnowocześniejszą uczelnią na ziemiach polskich. Poza typowymi wydziałami prawa, administracji, teologii czy filozofii, powstanie także Wydział Nauk Lekarskich, który zacznie kształcić masowo polskich lekarzy, a także Wydział Sztuk Pięknych, a później również Szkoła Główna Muzyki, której będzie studiowało wielu sławnych polskich kompozytorów i artystów. Czas Królestwa Polskiego przyniesie też objawienie pewnego niezwykłego geniusza. A mianowicie w 1818 roku młody ośmiolatek, geniusz muzyczny, jak się później okaże, wystąpi przed księciem Konstantym i zagra napisany przez samego siebie marsz, który przez kolejne prawie 10 lat Konstanty każe grać na wszystkich uroczystościach wojskowych Armii Polskiej. Będzie to debiut.
Chopin, bo to o nim mowa, to najwybitniejszy kompozytor romantyczny, najsłynniejszy pianista swoich czasów, a także człowiek, który unieśmiertelnił i wprowadził do muzyki naszą twórczość ludową. Posłuchajmy kilku niezwykłych utworów z Fryderyka Chopina, który niestety, gdy uda się na emigrację do Francji tuż przed powstaniem listopadowym, pewnie nie będzie miał świadomości, że już nigdy do Polski nie powróci. Że bardzo mimo wszystko wysoką pozycję i możliwości w Królestwie Polskim zachowują również kobiety. Jedna z nich nawet stanie się pierwszą polską pisarką, która będzie w stanie utrzymywać się z tego, co pisze. Klementyna Hoffmanowa z domu Tańska była prawdopodobnie pierwszą polską pisarką. Pierwszą pisarką, która rzeczywiście utrzymywała się ze swojej twórczości. Klementyna Hoffmanowa stworzyła również w Warszawie Instytut Guwernantek. I wśród jej uczennic było wielkie grono młodych kobiet, które w przyszłości zostało pisarkami i nauczycielkami. Po powstaniu listopadowym pani Hoffmanowa udała się ze swoim mężem na emigrację, gdzie była nazywana przez m.in. Chopina i Mickiewicza matką wielkiej emigracji. Ta konserwatystka i świetna wychowawczyni została troszeczkę zapomniana. Niestety jedna z jej uczennic, Narcyza Żmichowska, opisała ją cokolwiek negatywnie i w pewnym sensie skazała na zapomnienie. I to też czas, w którym w Polsce będzie budził się duch romantyzmu. I w zasadzie równolegle w Warszawie i w Wilnie do głosu zacznie dochodzić ten nowy duch epoki. Duch epoki, która odrzuca szkiełko, oko i empiryczną mądrość oświecenia, zaczyna wierzyć w świat, którego nie możemy dotknąć. Niematerialny, duchowy, który objawia się niekoniecznie najmądrzejszym, a jednocześnie świat, który będzie wyrażał się przez sztukę. I w Wilnie powstanie bardzo szczególne towarzystwo, które same nazwie siebie filaretami. Towarzystwo filomatów, czyli miłośników nauki, i zgromadzenie filaretów, czyli miłośników cnoty moralnej, to polskie tajne stowarzyszenia młodzieży wileńskiej. Młodzieży radosnej, która głosiła w życiu nowe idee romantyczne. Takie główne postacie to późniejsi przyrodnicy, badacze i odkrywcy na całym świecie. Tomasz Zahn i Ignacy Domejko oraz poeta Adam Mickiewicz, który w 1822 zadebiutuje. Posłuchajmy pieśni filaretów, która pięknie wyraża ideały i charakter tych młodych, romantycznych ludzi. Użyjmy żywota, wszak żyjem tylko raz. Niechaj ta czara złota nie próżnowami nas. Hejże do niej wesoło, niechaj obiega w koło. Chwytaj i do dna chyl, zwiastunkę błogich chwil. Chwytaj i do dna chyl, zwiastunkę błogich chwil. I
w sumie dlatego za początek romantyzmu uważamy w Polsce 1822 rok, czyli moment, w którym Mickiewicz wyda swoje ballady i romanse. I to taka ciekawostka, bo filareci działają też w tajnym Związku Niepodległościowym. Dość szybko zostanie on niestety wydany Rosjanom. Odbędzie się proces. Wszyscy spędzą przynajmniej pół roku w więzieniu, a następnie zostaną ukarani zesłaniem na przynajmniej kilka lat w głąb Rosji. Ciekawostka, bo co prawda wydarzenie tragiczne, ale właśnie na tym wygnaniu Mickiewicz dojrzewa jako artysta. I to w Sankt Petersburgu pisze pierwszą powieść, która przyniesie mu prawdziwą sławę. Konrada Wallenroda. Konrad Wallenrod to powieść tak zwanego historyzmu maski, gdzie poprzez średniowieczną akcję Mickiewicz porusza XIX-wieczne problemy Polaków. To jest taki bardzo ważny ustęp, który Mickiewicz musiał usunąć skutek ingerencji rosyjskiej cenzury. Tyś niewolnik. Jedyna broń niewolników jest zdrada. I właśnie w Królestwie Polskim dojdzie do walki o niepodległość, która formalnie będzie zdradą miłościwie panującego cara Mikołaja. Niestety królestwo jest tylko z nazwy polskie. Mimo wszystko rządzą w nim Rosjanie. Car nie przestrzega statusów i konstytucji, którą sam nadał królestwu. W Warszawie samorządzi się jego brat, Konstanty. Wreszcie powstaje tajna policja, którą zakłada niejaki Nowosilcow. I ta tajna policja zaczyna wyłapywać patriotów, wszczynać procesy. Wreszcie uderzają w każdą działalność, która ma iść w kierunku niepodległości. I w pewnym sensie bunt zaczyna powoli narastać. Pierwszy poważny spisek przeciwko rosyjskim rządom, Wojsku Polskim, zaczął Walerian Łukasiński, który niestety został aresztowany i później spędził w rosyjskich więzieniach ponad 46 lat. Nawet w czasie powstania listopadowego niestety nie udało się go Polakom uratować. Walerian Łukasiński stał się męczennikiem tamtych czasów i symbolem polskiego oporu. Po upadku jego ruchu kolejny spisek zawiązali podchorążowie warszawscy, których głównym przywódcą był Piotr Wysocki. W sensie symbolicznym, tym co najbardziej uderzy w podchorążych, to odebranie im pasa. Może dla nas to dzisiaj śmieszne, ale pas noszony przez mężczyznę to była praktycznie ostatnia pozostałość stroju rycerskiego. I nam może się wydawać, że co to znaczy odebranie pasa? No wiecie, dla tych podchorążych, dla wojskowych, pas to był taki ostatni symbol rycerskości. Ostatnie połączenie ich stroju z rycerzami, ze szlacheckimi przodkami. I Konstanty zdecydował się zakazać im pasa rycerskiego i kazać nosić dwa pasy przez ramię. Jeden na szable, a drugi na ładownicę, czyli taki, można powiedzieć, pojemnik na naboje. I to w takim sensie symbolicznym było też zrównaniem wyglądu munduru polskiego żołnierza z żołnierzem Imperium Rosyjskiego. Jest też powód praktyczny. W 1830 roku wybuchają w Europie, można powiedzieć, dwie rewolucje. Najpierw rewolucja lipcowa we Francji, która obali tą ostatnią taką absolutną monarchię Bourbonów i zacznie się, można powiedzieć, taka monarchia konstytucyjna, mieszczańska. A w Królestwie Holandii i Belgii w sierpniu Belgowie chwycą za broń i ogłoszą bunt. Dość szybko zdetronizują króla Holandii i będą chcieli rządzić się sami, jako Belgowie. I właśnie przeciwko nim car planuje wyprawę. Wyprawę, na którą mobilizuje wojsko polskie z początkiem października 1830.
które w perspektywie kilku tygodni ma wyruszyć na wyprawę i walkę z Belgami walczącymi o wolność. Podchorążowie działali w porozumieniu z ruchem patriotycznym Le Levela, a także studentami Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 24 listopada Belgia ogłosiła oficjalnie niepodległość. W tym momencie wszyscy byli przekonani, że za chwilę wojsko polskie ruszy razem z armią rosyjską na zachód zmusić Belgów do uległości. W tej gorącej atmosferze młodzież postanowiła działać i mimo braku poparcia szerokiego społeczeństwa, starszych dowódców i szlachty, po kilkukrotnie przekładanej akcji zaplanowali rozpoczęcie powstania na wieczór 29 listopada. Plan wybuchu powstania był bardzo prosty. Jedna grupa, głównie studentów, ponieważ jednak wojskowi mieli duży problem moralny z zamachem, atakiem na swojego dowódcę, który mimo wszystko był Konstanty, zdobywa Belvedere, zabija bądź więzi księcia Konstantego, głównodowodzącego. Druga grupa zdobywa arsenał, dzięki czemu jest broń. Można ogłosić powstanie, a wojsko rosyjskie, nie mające dowódcy, zapewne się wycofa. Tylko jak zwykle okazuje się, że diabeł tkwi w szczegółach. W ciemną noc listopadową, obładowanymi karabinami i sprzętem, spiskowcą, przebiegnięcie do Belwederu zajmie troszkę więcej czasu, niż się spodziewali. Spiskowcy przybyli pod Belweder zbyt późno. Nie mieli dość czasu, by znaleźć ukrywającego się księcia Konstantego. Przybycie silnego patrolu wojska rosyjskiego zmusiło ich od odstąpienia, wskutek czego Konstanty przeżył. Powiódł się natomiast atak na Belweder. I noc listopadowa mimo wszystko zakończyła się sukcesem, a następnego dnia spiskowcy zajęli całą Warszawę, a książę Konstanty ze swoim wojskiem wycofał się poza miasto. W toku wydarzeń nocy listopadowej doszło również do wielu morderstw. Zabito na przykład 6 polskich generałów, którzy sprzeciwiali się powstaniu, ale wybuchu już nikt nie był w stanie powstrzymać. Ale mimo ucieczki księcia Konstantego, to co się dzieje, to ten wybuch podrywa ludność Warszawy. Zresztą to jest bardzo symboliczna chwila. Jeden ze spiskowców powie, a słowo ciałem się stało, a Belweder walen rodem. I tu widać, jak bardzo ten triumf romantyzmu, jak wydana 2 lata wcześniej książka Mickiewicza, oddziałuje potężnie na wyobraźnię i świadomość młodych Polaków. Co prawda młodzi radykalni szybko wycofają się z zarządzania powstaniem, jednakże w 2 dni później Warszawa rzeczywiście powstanie. Większość generałów i warstwy wyższe, choć niechętnie, przyłączą się do powstania. Niestety będą trwały bardzo długo targi sejmowe, rozmowy, aż w końcu dzięki działalności Le Levela dojdzie do bardzo ważnego kroku. Od początku w Sejmie będzie ścierało się Towarzystwo Patriotyczne Maurycego Mochnackiego i Joachima Le Levela oraz stronnictwo bardziej ugodowe księcia Adama Czartoryskiego, który będzie zarządzał rządem tymczasowym. Delegacja wysłana do cara Mikołaja, by uzyskać ustępstwa i przestrzeganie praw Królestwa Polskiego, spełznie na niczym. I 17 stycznia w Sejmie patrioci przejmą władzę. I 25 stycznia 1831 roku oficjalnie zdetronizują cara Mikołaja I z tronu polskiego. Car przestanie być królem Polski, a Królestwo Polskie zyska prawdziwą niepodległość. I detronizacja cara, do której, jak widać, dochodzi prawie 2 miesiące po nocy listopadowej, no bo to jest 25 stycznia, to była noc z 29 na 30 listopada, to jest w zasadzie, można powiedzieć, przekroczenie Rubikonu. Od tej pory nie ma, jest po prostu być albo nie być dla Polaków.
Miesz wiadomo, że nie tylko car ruszy na nich z całą swoją wielką siłą, ale jednocześnie w tym porządku Europy, jaki teraz jest, nie mogą oczekiwać żadnego wsparcia. Żaden naród europejski nie będzie w stanie ich oficjalnie wesprzeć, ponieważ zdetronizowanie cara tak naprawdę obala porządek wiedeński. Ponieważ to właśnie car Rosji miał być królem Polski. I co prawda jest to początek bardzo chwalebnej walki, ale jednocześnie walki, której powstańcy w sensie materialnym, zdroworozsądkowym wygrać nie byli w stanie. Praktycznie zaraz po detronizacji cara wielka armia rosyjska wkroczy do Królestwa Polskiego. Wojsko polskie, mimo że jest prawie dwa razy mniej liczne, będzie dzielnie opierać się pod Stoczkiem, Wawrem, aż wreszcie stoczył przed pola Warszawy wielką, nierozstrzygniętą bitwę Olszynce Grochowskiej. Bitwę, którą tak pięknie namalują później malarze. Bitwę, w której będzie bardzo dzielnie walczył generał Chłopicki, ciężko ranny. Bitwa ta ocali powstanie, a późniejsza ofensywa zaplanowana przez generała Prądzyńskiego i między innymi zwycięstwa pod Iganiami czy Dębem Wielkim przyniosą nową nadzieję. Powstanie to też niesamowity entuzjazm. Dołączają do niego studenci. Młodzi patrioci z pozostałych zaborów, z pruskiego, austriackiego, również dołączają się. Przybywa nawet generał Chłapowski, wydawałoby się już rentier i ziemianin z Wielkopolski. Ale też ludzie odnajdują siebie na nowo. I pewien młody urzędnik administracji Królestwa Polskiego dostanie misję dyplomatyczną, z którą wyruszy na zachód. Do Polski już nie powróci, ale być może Juliusz Słowacki nigdy nie zostałby tym, kim został, gdyby nie wybuch powstania listopadowego. Misja dyplomatyczna Juliusza Słowackiego zakończyła się średnim powodzeniem. Jednakże pozostał na emigracji i tam, pod wpływem Mickiewicza, oddał się twórczości literackiej. I temu zawdzięczamy niesamowite poematy jak Król Duch i dramaty jak Kordian czy Lilia Weneda, które weszły do naszego panteonu literackiego. Co ciekawe, Juliusz Słowacki mógł spokojnie tworzyć i pisać, ponieważ był genialnym graczem giełdowym. Przesyłane mu przez matkę i rodzinę pieniądze umiejętnie inwestował, grając na paryskiej giełdzie. Dało mu to niezależność finansową i umożliwiło wydawanie i pełne poświęcenie się własnej twórczości. I w maju ruszy kolejna ofensywa Polaków. Jest to też bardzo dobry plan przygotowany przez Prądzyńskiego, żeby rozbić część wojsk rosyjskich, mniejszą, a następnie skupić się na walce z głównymi siłami. Docelowo wypchnąć w ogóle Rosjan z Królestwa Polskiego. Niestety dojdzie do bitwy pod Ostrołęką, w której kiepsko dowodzeni przez naczelnego wodza Skrzyneckiego Polacy poniosą klęskę. A przed totalnym rozbiciem, paniką i być może zdziesiątkowaniem uratuje ich manewr Józefa Bema, który utworzy zaprzęgi konne, do których będą zaprzężone armaty. W ten sposób będą się bardzo szybko przemieszczał po polu bitwy, znienacka strzelał w kierunku Rosjan, po czym błyskawicznie zmieniał pozycję. Rosjanie, no po pierwsze myślą, że artylerii jest dużo więcej, bo nagle strzela z różnych miejsc. Po drugie nie są w stanie jej zniszczyć, bo w momencie, w którym wycelowują swoje działa, strzelają, to polskiej artylerii już tam nie ma. I ten manewr ruchomej artylerii to jest coś, co zmienia sztukę wojskową i jest używane na polach bitwy do dzisiaj. A zawdzięczamy ją właśnie Józefowi Bemowi. Po bitwie pod Ostrołęką następuje, można powiedzieć, impas. Bo z jednej strony powstańcy próbują przenieść część walk na teren Imperium Rosyjskiego, wybuchają spontaniczne powstania na Litwie, to stanu znamy na przykład Emilię Plater, również na Wołyniu, na Ukrainie. Natomiast główne siły rosyjskie postanawiają uderzyć na Warszawę od zachodu. Korzystają z przyjaźni Prusaków, którzy budują, no teoretycznie neutralnych Prusaków, którzy budują dla nich specjalny most na Wiśle, dzięki czemu
W ciągu niecałych 2 miesięcy armia rosyjska obejdzie pozycje polskie i zacznie zbliżać się do Warszawy od zachodu. A sami Polacy, no niestety, w dużej mierze pogrążają się we wewnętrznych walkach. W sierpniu dojdzie nawet w Warszawie do rewolty, która spowoduje zmianę we władzach powstańczych. 15 sierpnia lud Warszawy, niezadowolony z głównowodzących wojskowych i sporów politycznych, trochę pod wpływem Towarzystwa Patriotycznego, praktycznie ogłosił rewoltę. Łapano zdrajców, wdarto się do więzień, gdzie przechowywano rosyjskich agentów i ponad 60 osób zostało okrutnie zlinczowanych. Sytuację uspokoił dopiero generał Krukowiecki, który spacyfikował tłum i ogłosił się dyktatorem powstania. Niestety był również jego grabarzem. Chyba największym problemem obrony Warszawy był brak wiary głównego dowódcy, generała Krukowieckiego, który co prawda przygotował i nakazał przygotować dobrze uzbrojone szańce, 2 linie obrony, ale po ciężkich walkach, gdy utracono redutę, później unieśmiertelnioną jako redutę Ordona, Krukowiecki tak naprawdę szukał porozumienia z Rosjanami. I następnego dnia oddał Warszawę bez walki. I co prawda to był w zasadzie już koniec powstania, ale jest ten moment właśnie bardzo symboliczny dla i naszej historii, i kultury. To jest śmierć generała Sownickiego w okopach Woli. To jest właśnie reduta Ordona, którą 2 lata później unieśmiertelni swoim utworze Adam Mickiewicz. I posłuchajmy kawałku, który i wzrusza, i zawsze inspiruje. Gdzież jest król, co na rzezie te tłumy wyprawia? Czy dzieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Zmarszczył brwi i 1000 kibitek wnet leci. Podpisał, 1000 matek opłakuje dzieci. Skinął, padają knuty, od Niemna do Chiwy. Mocarzu jak Bóg silny, jak szatan złośliwy. Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże, gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, Warszawa jedna twej mocy się urąga. Podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Koronę Kazimierzów, chrobrych, z twojej głowy. Bo się ukradł i skrwawił, synu Wasilowy. Wszystko jak sen znikło, tylko czarna bryła. Ziemi nieskaształtnej leży, rozjemcza mogiła. Tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słusza. Tam zagrzebane tyluset ciała, imiona. Dusze gdzie? Nie wiem. Lecz wiem, gdzie dusza Ordona. On będzie patron szańców, bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia. Bóg wyrzekł słowo, stań się. Bóg i zgiń wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale redutę Ordona. Każąc plemiu zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tą ziemię, jak on swą redutę. I wiecie co, jakim dla mnie było wielkim zaskoczeniem, gdy trafiłem pierwszy raz na cmentarz Łyczakowski we Lwowie i zobaczyłem mogiłę Ordona. Juliana Ordona, który zmarł prawie 50 lat po tych wydarzeniach. Mickiewicz uśmiercił go wskutek relacji, jaką otrzymał w Paryżu w 1832 roku. Prawdziwy Julian Ordon przez całe swoje życie pozostał żołnierzem i kontynuował walkę o
waszą i naszą wolność we Włoszech, po staniu węgierskim i wielu innych bitwach nowoczesnej Europy. Niestety jego spotkanie z Mickiewiczem, do którego doszło już bardzo późno, bo praktycznie pod koniec, w czasie Wiosny Ludów w 1848 roku, było pewnym szokiem dla obu i żaden ciekawy epilog z tego nie powstał. Ale sama Reduta Ordona w pewien sposób najlepiej wyraża tego ducha romantyzmu, tego ducha prawdziwej, sprawiedliwej walki o wolność, którą Polacy po powstaniu listopadowym będą kontynuować na praktycznie wszystkich rewolucyjnych i powstańczych polach bitew Europy. I w tym duchu romantycznej walki o wolność pojawi się bardzo ważne przesłanie. Przesłanie, które zapiszą na sztandarze jako w imię Boga za naszą i waszą wolność. I to jest to przesłanie, że tak naprawdę Wojsko Polskie, powstańcy listopadowi, oni walczą nie tylko o niepodległość Królestwa. Oni walczą też o wolność swoich przeciwników, Rosjan. O zakończenie tego samodzierżawia, tego despotyzmu cara Rosji. Najokrutniejsze jednak po samym powstaniu listopadowym będą represje. To nie będzie tylko zniesienie autonomii Królestwa przez cara, czy likwidacja armii polskiej, ponieważ wszystkie ocalone oddziały zostaną po prostu wcielone do armii rosyjskiej i armia polska zniknie na praktycznie 90 lat. Natomiast to będą bardzo liczne aresztowania, konfiskaty majątków, wywózki na Sybir, a wreszcie chyba najbardziej okrutna represja. Zabranie dzieci. Ponieważ car nakaże, żeby dzieci powstańców, którzy zginęli na placu boju, wyemigrowali, zostały zabrane i wcielone do tak zwanych szkół kantonistów. Czyli siłą do wojska rosyjskiego, z którego już w większości nie powrócą. Zresztą w ogóle bardzo okrutną represją będzie samo to, że zacznie obowiązywać branka do wojska rosyjskiego. Dokąd zabierają młodego człowieka na 25 lat. I przez najbliższe 30 lat od jej wprowadzenia do 1862 z ziem Królestwa Polskiego zabiorą ponad 200 tysięcy młodych mężczyzn, z których wróci po tych 25 latach niecałe 20 tysięcy. Reszta zginie w bezimiennych mogiłach armii rosyjskiej na przestrzeni całego imperium. Dlatego nie ma się co dziwić, że przeczuwając te represje, większość dowódców i kwiat żołnierzy, ponad 11 tysięcy osób, wyruszy na zachód i zacznie się tak zwana wielka emigracja. Na wielką emigrację wyruszy prawdziwa elita narodu polskiego, której główną siedzibą stanie się Paryż. Szlachta, magnaci, tacy jak na przykład książę Adam Czartoryski, będą wydawać gazety, wtopią się też społeczeństwo francuskie. Będą takim głosem Polski, który będzie wydawał pisma i uczestniczył w debacie intelektualnej zachodniej Europy. Zwykłych żołnierzy czeka raczej nędza i brak perspektyw. Choć bardzo długo rząd francuski będzie wypłacał im zapomogę, tak zwany żołd. Dlatego bardzo szybko większość z nich zacznie angażować się we wszelkie powstania, rewolucje czy ruchy wyzwoleńcze w Europie. To będzie rzeczywiście walka za naszą i waszą wolność, która stworzy pozytywny obraz Polaków. W czasie wielkiej emigracji powstaną też największe romantyczne dzieła literackie. Adam Mickiewicz,
który czas powstania listopadowego spędzi w Wielkopolsce, głównie na dworze w Śmielowie, napisze Pana Tadeusza, czyli ostatni zajazd na Litwie. Wielką apoteozę Rzeczpospolitej obojga narodów i jej społeczeństwa, które powoli odchodzi w mroki dziejów. Juliusz Słowacki stworzy swoje największe dzieła, w tym Kordiana, a trzeci z wieszczów romantycznych, Zygmunt Krasiński, w swoim Przedświcie, poza treścią literacką, wezwie też do chrystianizacji polityki. Zresztą w dobrach Krasińskiego w Opinogórze istnieje dzisiaj największe polskie muzeum romantyzmu. I w tym momencie wielka emigracja będzie też wielkim ruchem kulturowym. I to chyba tylko taki jedyny okres w dziejach naszego narodu, w którym głównym centrum kultury polskiej staje się zachodnia Europa, zwłaszcza Paryż. Tam żyją i tworzą Mickiewicz, Słowacki, Fryderyk Chopin i inni główni twórcy polskiej kultury. Ale kultura powstaje również w Polsce. I zwłaszcza jeżeli chodzi o malarstwo, pojawia się pierwsza twórczość romantyczna. Jeden z najciekawszych malarzy romantycznych był Piotr Michałowski. Znakomity malarz koni, scen batalistycznych, scen z życia wsi. Malarz ten był w wieku XIX prawie w ogóle nieznany. Michałowski był działaczem społecznym, powstańcem listopadowym, ale przede wszystkim dość majętnym ziemianinem, ponieważ nie potrzebował sprzedawać swoich obrazów, rozdawał je wśród znajomych i trzymał w swoim majątku. Dopiero po jego śmierci, a w zasadzie kilkadziesiąt lat po jego śmierci, zorganizowano jego pierwszą wystawę we Lwowie. Świetnymi malarzami byli także Jan Głowacki, chyba jeden z najbardziej utalentowanych twórców krajobrazu polskiego, a także Teofil Kwiatkowski, powstaniec listopadowy, który tworzył jednakże głównie na emigracji we Francji. Trochę w cieniu wielkich wieszczów i twórczości wielkiej emigracji również w Polsce tworzona jest literatura romantyczna. I takim trochę zapomnianym poetą tamtych czasów jest kolejny powstaniec listopadowy, Wincenty Pol, który w swoich wierszach będzie sławił nie tylko samą polskość, ale też piękno przyrody i natury Polski. I posłuchajcie fragmentu jego utworu. A czy znasz ty, bracie młody, te pokrewne twoje rody, tych górali i Litwinów, i żmudź świętą, i Rusinów? A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody? Z czego słyną, kędy giną, w jakim kraju i Dunaju? A czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemi bujne płody, twe kurhany i mogiły, i twe dzieje, co się śmiściły? A czy wiesz ty, co w nich leży? O nie zawsze, o nie wszędzie, młody orle, tak ci będzie, jako dzisiaj przy macierzy. Trzeba będzie ważyć, służyć, milczeć, cierpieć i wojować. I niejedno miłe zburzyć, a inaczej odbudować. 2 lata po powstaniu listopadowym dojdzie też do czegoś, co nazywamy symbolicznie Sojuszem Trzech Czarnych Orłów. Będzie to tak zwana konwencja w Münchengrad. Kiedy rządy Rosji, Austrii i Prus zobowiążą się do wspólnego działania, a zwłaszcza do wspólnego działania przeciwko Polakom i ich ruchowi niepodległościowemu. Od tej pory ich policje, służby i dyplomacja będzie wspólnie działać przeciwko Polakom, wymieniać się informacjami i praktycznie w ten sposób na przykład przyszłe wieści o planowanych ruchach niepodległościowych, powstaniach, będą płynnie przechodzić z dyplomacji i wywiadów pomiędzy zaborcami. Lata 40. XIX wieku to początek tego, co nazwiemy tak naprawdę wielką rewolucją przemysłową. W tym momencie zacznie pojawiać się wielkie dzieło mechanizacji. Nawet na ziemię polskie wkroczy kolej żelazna.
Zresztą pojawiać się urządzenia, maszyny, które zupełnie zmienią świat i w przeciągu tak naprawdę kilkunastu lat ludzie zrobią jakby wielki skok do przodu, w sensie technologicznym. I w pewnym sensie Polacy przez brak swojej państwowości nie biorą aż tak mocnego udziału w tej wielkiej rewolucji technicznej. Ale kilku powstańców listopadowych na emigracji pozostawi po sobie bardzo ciekawe wynalazki. Pierwszym z nich był Antoni Patek, który w powstaniu listopadowym został dwukrotnie ranny. Za bohaterstwo otrzymał krzyż orderu Virtuti Militari. Niestety we Francji nie był w stanie odznaczyć się dziełem literackim, ale zaczął terminować u zegarmistrza. Później założył firmę, która istnieje do dzisiaj i nazywa się Patek Filip. I właśnie dzięki nadzorowi i pomysłowości Antoniego Patka firma ta nie tylko wprowadzi do zegarów pierwszy sekundnik, ale również w 1868 roku zacznie jako pierwsza produkować zegarek ręczny. Produkty Patek & Philippe nazywane są również zegarkami królów, ponieważ bardzo często nosiły je koronowane głowy, a także takie sławy jak Albert Einstein, Walt Disney, Pablo Picasso, a nawet Jan Paweł II. Natomiast największym wynalazcą wśród emigrantów był Jan Józef Baranowski. Ten ekonomista, a jednocześnie ułan w trakcie powstania listopadowego, pracował we Francji wiele lat jako bankowiec i handlowiec, ale jednocześnie opatentował 17 wynalazków, wśród których jest m.in. ręczny kasownik do biletów, używany nawet w Polsce jeszcze całkiem niedawno, a także semafor, czyli automatyczny system sygnalizacji kolejowej, którego podstawowy mechanizm i zasady działania pozostały takie same do dnia dzisiejszego. Jednakże nawet wynalazcy czy przedsiębiorcy wspierali działalność ruchów emigracyjnych, które zaczęły wysyłać do Polski emisariuszy i wspierać pracę dla niepodległości w kraju. I ruchy emigracyjne zaczną inspirować działalność podziemną, niepodległościową, a także pierwsze rewolty na ziemiach polskich. I takim pierwszym ruchem będzie 1846, kiedy jednocześnie w Wielkopolsce i w Krakowie ma wybuchnąć powstanie, które później, jak liczą emigracyjni działacze, a zwłaszcza Edward Dębowski, rozleje się na wszystkie ziemie polskie. Niestety Austriacy dużo wcześniej dowiedzą się o planowanym powstaniu od swoich szpiegów. I zanim oni wybuchnie, zaczną działać z chłopami i ludem wiejskim. Przygotują dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsze to reformę, która ma oddać ziemię w ręce chłopskie. Druga, propagandę o planowanym powstaniu jako akcji wymierzonej w chłopów. I w ten sposób dojdzie do strasznej rabacji. Rabacja, zwana również rzezią tarnowską, była antyszlacheckim, no i też antypańszczyźnianym ruchem chłopskim, który zakończył się pogromami ludności ziemiańskiej, atakami na dwory, w których zginie ponad 2000 szlachty. Zabijano również urzędników, a także kilkudziesięciu księży. Wydarzenia te były inspirowane przez Austriaków. Zresztą świadczy o tym, że główny przywódca, Jakub Szela, został później nagrodzony majątkiem ziemskim w innej części Cesarstwa Austriackiego. Pod wpływem tych wydarzeń uwłaszczono chłopów w Galicji, ale jednocześnie zasiano ziarna niezgody między wsią a miastem, między chłopami a polskim ziemiaństwem. Gdy zacznie się powstanie krakowskie, w pewnym sensie Dębowski i inni przywódcy będą wręcz zrozpaczeni tym, że nie dołączają do niego chłopi. Jak wtedy się mówi włościanie. Dębowski wymyśli coś, co może być dzisiaj nazwijmy naiwnym, ale wtedy jest bardzo zgodne z tym romantycznym duchem czasów. Przygotuje procesję, która ma iść do wsi pod Krakowem. Procesję quasi-religijną, patriotyczną. I zachęcić chłopów do wzięcia udziału w powstaniu, do dołączenia do oddziałów powstańczych. Niestety procesję zaskoczą Austriacy i salwa karabinów rozstrzela czoło procesji, w tym samego Dębowskiego.
Powstanie upadnie praktycznie po kilku dniach. Podobnie w zaborze pruskim. Samo powstanie wielkopolskie potrwa też tylko kilka dni i okaże się, że musi być jakikolwiek zryw dużo lepiej przygotowany. Spontanicznie nie da się nagle poderwać ludzi do walki. Zresztą dwa lata później potwierdzi to kolejne powstanie wielkopolskie, które będzie częścią dużo większego ruchu wyzwoleńczego, tak zwanej słynnej Wiosny Ludów. Wiosna Ludów to będzie jedna wielka rewolucja, powstania i bunty społeczne, które przetoczą się przez całą Europę w 1848 roku. W zasadzie łatwiej jest wymienić państwa, w których nie doszło do rewolucji, niż te, w której odbyły się walki i rewolty. Najbardziej silne miały miejsce we Włoszech, Francji, gdzie obalono rząd i ogłoszono republikę, a także na ziemiach niemieckich, gdzie powstańcy, gdzie rewolucjoniści chcieli tak naprawdę powołać nowe, zjednoczone Niemcy. W samej Polsce doszło również do powstania wielkopolskiego. Ludwik Mirosławski próbował zbrojnymi oddziałami ogłosić niepodległość. Jednakże po 2 miesiącach jego wojsko zostało rozbite przez Prusaków. Największa rewolucja miała jednak wybuchnąć na Węgrzech. Poza powstaniem wielkopolskim, bardzo ważnym polskim akcentem Wiosny Ludów jest udział Polaków w powstaniu węgierskim. Zresztą generał Józef Bem stanie się przywódcą całej armii węgierskiej. I swoim śmiałym dowodzeniem pokona Austriaków. Dopiero rosyjska inwazja, 2 razy liczniejszego od powstańców węgierskich wojska, doprowadzi do upadku powstania. Ale tym samym Józef Bem stanie się bohaterem narodowym Węgier i przywróci do życia znane hasło Polak, Węgier, 2 bratanki. A sam Bem uda się do Turcji, gdzie przybierze dla siebie nowe imię. Ostatnie lata życia po upadku powstania węgierskiego Józef Bem spędzi w Turcji, gdzie by służyć wojsku tureckim, przyjmie islam, a wraz z tym imię Murat Pasza. Dzięki działalności Bema powstanie kozacka jazda sułtana tureckiego. Bem zresztą ściągnął do pracy w wojsku tureckim wielu polskich oficerów, głównie weteranów powstania węgierskiego. Gdy umarł, dla jego pamięci poeta Cyprian Kamil Norwid napisał Bema pamięci żałobny rapsod. Przy pochodniach to z grami grają około twych kolan. Miecz wawrzynem zielony i gromnic płakaniem dziś polan. Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancer. Wiosna Ludów obudzi w całej Europie taki nurt, który dzisiaj nazywamy nacjonalizmem. Będzie to rzeczywiście przebudzenie wielu narodów. Ale za tym na przykład będzie szło coś dość negatywnego dla Polaków. Ponieważ Niemcy, którzy nagle zaczynają siebie widzieć jako jeden naród, chcą propagować mocno język niemiecki na wszystkich ziemiach. Wtedy na przykład na terenie poznańskiego zacznie działać Hakata. Organizacja, która ma na celu wynaradawiać Polaków i wykupywać ich ziemię. Tak samo na terenach Królestwa Polskiego zaczną się pierwsze ruchy rusyfikacji. I w tym momencie to, co zaczyna ratować polskość, to właśnie dzieło wielkich wieszczów romantyzmu. Ponieważ na wszystkich ziemiach polskich zaczyna się przebudzenie literackie. I to, co będzie podtrzymywało Polaków, to właśnie teksty, dzieła Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego,
powieści historyczne Kraszewskiego i muzyka Chopina. A pewne poluzowanie w Królestwie Polskim przyniesie dopiero wojna krymska. Wojna krymska to taka pierwsza wojna, którą ludzie naprawdę przeżywali. Ponieważ to był czas, gdy pojawiła się fotografia, pojawił się telegraf, więc tekst napisany przez dziennikarza z frontu trafiał na przykład do Londynu i Paryża, czasami już nawet po 2-3 dniach. Wreszcie w ramach tej wojny powstanie wiele takich mitów narodowych, zwłaszcza dla Anglików, Francuzów, cienka czerwona linia, szarża lekkiej brygady. To polecam zainteresowanym samodzielną lekturę, dowiadywanie się, ale też powstanie wiele nowych zwyczajów. Na przykład od, jak się okaże później, niesławnego lorda Cardigana popularne stanie się nazwanie swetra, który nosił, czyli właśnie cardigan. Narodzi się także nowoczesne pielęgniarstwo i Czerwony Krzyż. Wojna krymska, którą Rosja wywoła po to, by zająć ziemie tureckie i zupełnie nie będzie przygotowana na nagły atak i desant morski na Krym Brytyjczyków i Francuzów, obnaży wszystkie słabości Imperium Rosyjskiego. Zacofanie, brak przemysłu. Dość powiedzieć, że zaopatrzenie na Krym będą dostarczały wozy zaprzężone w woły. Rosjanie poniosą sromotną porażkę. W trakcie wojny umrze car Mikołaj, zwany żandarmem Europy. Jego następca, Aleksander II, będzie zmuszony rozpocząć reformy, które przyniosą również poprawę sytuacji Polaków w Imperium Rosyjskim. Reformy w Rosji i złagodzenie cenzury będą miały także wielki wpływ na Królestwo Polskie. Zaraz po wojnie krymskiej, w 1856, po raz pierwszy Rosjanie zniosą stan wojenny od czasu powstania listopadowego. Czyli wreszcie, po praktycznie 20 paru latach, powróci jakaś forma wolności, zrzeszania się, spotykania. Zaczną być organizowane pierwsze uroczystości patriotyczne. A kościoły staną się po raz pierwszy w dziejach miejscem celebrowania patriotyzmu. Ponieważ duchowieństwo, które w zasadzie przez poprzedzające 100 lat było raczej średnio aktywne, jeżeli chodzi o niepodległość czy działanie dla kraju, zmieni swoje nastawienie. Ponieważ nowi księża, nowi biskupi, wychowani w dużo bardziej romantycznym, że tak powiem, stylu, którzy za młodu czytali Konrada Wallenroda, którzy za młodu czytali inne dzieła Mickiewicza i Słowackiego, zaczną zupełnie inaczej zachowywać się wobec swoich pobratymców, wobec innych Polaków. I Kościół zacznie być ostoją niepodległości. I te dążenia niepodległościowe Polaków, a zwłaszcza żądania też dalszych reform ze strony władz carskich, zaczną się wyrażać wielkimi manifestacjami patriotycznymi. Pierwsza z nich odbędzie się w 1859 roku. Tego dnia w Warszawie zorganizowana będzie specjalna msza za duszę trzech wieszczów. Mickiewicza, Słowackiego i oczywiście Zygmunta Krasińskiego. A po samej mszy odbędzie się wielka manifestacja patriotyczna. W kolejnych latach każda rocznica i ważne wydarzenie będzie kończyć się w Warszawie manifestacjami patriotycznymi. Zarówno pogrzeb wdowy po bohaterze powstania listopadowego, generale Józefie Sowińskim, jak rocznica bitwy o Olszynkę Grochowską. Aż wreszcie w lutym 1861 manifestacja zostanie rozpędzona przez wojsko rosyjskie. Padnie pierwszych 5 manifestantów. Pogrzeb zakończy się kolejną wielką manifestacją. Aż wreszcie 8 kwietnia Rosjanie ostrzelają bezbronny tłum. Zginie ponad 100 osób. Rosjanie prowadzą okrutne represje. Można będzie zostać aresztowanym nawet za noszenie stroju narodowego lub śpiewanie pieśni patriotycznych. Wkrótce manifestacje zaczną odbywać się także w innych miastach Królestwa Polskiego, ale także na Litwie czy Rusi. Wreszcie Rosjanie ogłoszą znowu stan wojenny w Królestwie Polskim. Stan wojenny to zakaz wszelkich obchodów, manifestacji, zebrań. Jednakże dzień po jego ogłoszeniu, w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki,
Kolejna manifestacja zakończy się brutalnym rozbiciem przez wojsko rosyjskie i porywaniem ludzi z kościołów. Na znak protestu władze kościelne zamkną kościoły warszawskie, a sami Polacy zaczną przygotowywać się do zbrojnego powstania. W samym społeczeństwie polskim, a zwłaszcza do środowisku niepodległościowym, będzie jednak pewien podział na tak zwanych czerwonych i białych. Tych, którzy dążą do powstania, do walki z bronią w ręku, i ci, którzy, czyli czerwoni i biali, którzy co prawda też chcą tą niepodległość wywalczyć zbrojnie, ale raczej są dużo ostrożniejsi. I są też skłonni do współpracy z caratem, w sensie żądania kolejnych reform, tak żeby wzmocniać samą polskość. Tym, co jednak przesądzi o wybuchu powstania, będzie działalność, w zasadzie można powiedzieć, zdrajcy, margrabiego Wielopolskiego, który wymyśli, by zorganizować tak zwaną brankę. Czyli wziąć do wojska wszystkich niepokornych niepodległościowców. I we współpracy z nim Rosjanie zaczną przygotować brankę zupełnie nietypową, ponieważ ona nie bierze wszystkich proporcjonalnie, bo w ogóle chłopi, synowie chłopów nie będą w niej uwzględnieni, ale 11 tysięcy młodej szlachty i mieszczan. Praktycznie wszyscy podejrzewani o działalność niepodległościową i uczestnictwo w tajnych organizacjach. I dlatego, jeżeli często mówi się, że powstanie styczniowe wybuchło przedwcześnie, być może niepotrzebnie, źle przygotowane, bez broni, to inaczej być nie mogło. Gdyby to powstanie nie wybuchło w styczniu 1863, kwiat późniejszych powstańców trafiłby na 25 lat niewoli w armii rosyjskiej. Powstanie wybuchnie 22 stycznia. 3 dni przed planowaną branką do armii rosyjskiej. Będzie to od początku walka partyzancka. Bardzo szybko okaże się, że oddziały powstańcze nie są w stanie nawiązywać równej walki z wojskiem rosyjskim. Praktycznie jeszcze tą zimą 1863 roku powstaną w lasach, w puszczach obozy, gdzie bardziej doświadczeni będą uczyć ochotników sztuki wojskowej i sposobów walki. Przez praktycznie prawie 1,5 roku siły partyzańskie będą walczyć z ponad 100-tysięczną armią rosyjską, ponad 1000 bitew i potyczek. Dużym problemem będzie też naczelne dowództwo, którym będzie toczyć się wiele politycznych sporów. Powstanie rozpoczną tak naprawdę czerwoni, ale wkrótce przejmą je biali. Wybuch powstania styczniowego, jakby cały okres jego trwania, wpłynie bardzo także na modę, sposób ubierania i zachowania mieszkańców Polski. Nie tylko Królestwa Polskiego, ale także pozostałych zaborów. Przede wszystkim w ubiorze pojawi się czapka rogatywka, którą często noszą powstańcy, wzorowana bardzo na konfederatce, czyli tej czapce konfederatów barskich w XVIII stuleciu. Pojawi się również biało-czerwona kokarda i biało-czerwone elementy stroju, które będą nosili powstańcy. Wreszcie ludność, Polacy, przestaną tak naprawdę nosić złoto. Może poza obrączkami, czasami łańcuszkami, złoto zniknie, ponieważ będzie oddane na rzecz tajnego rządu, na rzecz organizacji niepodległościowych. Nie będzie wypadało nosić złota, które ma pójść na zakup broni, na działalność armii powstańczej. Zamiast tego Polacy zaczną nosić srebro i inne rodzaje biżuterii. A wreszcie, w pewnym sensie, można powiedzieć, wybucha dużo mocniej religijność Polaków. Ponieważ Kościół staje się tym miejscem, gdzie manifestuje się swój patriotyzm. I pewna znana pieśń religijna zyskuje nowy element refrenu. Ludzie zaczynają śpiewać: Ojczyznę wolną racz nam zwrócić, Panie. Wielkim wsparciem dla powstania była ludność cywilna, a przede wszystkim polscy urzędnicy administracji rosyjskiej, którzy wykonywali potajemne rozkazy rządu narodowego. Na przykład w czerwcu 1863 w biały dzień
Polski personel Banku Polskiego przekazał oddziałowi powstańczemu wszystkie depozyty kasy głównej królestwa. Ponad 3,5 miliona złotych. Powstańcy przeprowadzali również zamachy. Między innymi próbowano zamordować namiestnika rosyjskiego, Fiodora Berga. Niestety ten nieudany zamach skończył się brutalnymi represjami. Bardzo też ważnym elementem wyglądu męskiego stanie się broda. Ponieważ powstańcy, przebywający głównie w lesie, a zwłaszcza na tych obozach leśnych, gdzie zwłaszcza na początku muszą po prostu nauczyć się podstaw rzemiosła wojskowego, nie golą się. I w tym momencie niezbyt długa broda staje się też takim wyrazem poparcia dla powstania. Dojdzie nawet do tego, że w Warszawie policja carska zacznie zatrzymywać brodatych. Takim też elementem, który przejdzie do tradycji powstańczej, będzie działalność niektórych cudzoziemców. A zwłaszcza François Oszebuna. Francuza, który wiele lat spędził w Królestwie Polskim, zarabiając jako korepetytor i nauczyciel szermierki, aczkolwiek później decyduje się na udział w wojnach kolonialnych, będzie m.in. w wojsku francuskim, w tak zwanych oddziałach żuławów, walczył w Chinach, ale też w Afryce. I Oszebuna, przebywający w Polsce w momencie wybuchu powstania, założy oddział tak zwanych żuławów śmierci, którzy sławią się wieloma bojami aż do końca. Niestety Oszebuna w paru miesiącach opuści wojsko powstańcze, w pewnym sensie zrażony sporami politycznymi między czerwonymi i białymi. Natomiast ten odważny żołnierz będzie kontynuował walkę, będzie walczył m.in. o niepodległość Włoch, a koniec spotka go w wojnie francusko-pruskiej roku 1870, kiedy zginie za swoją ojczyznę. Jednakże czarny mundur z białym krzyżem na piersi żuławów śmierci wejdzie też do kultury powstańczej i bardzo wielu dzieł malarskich, które artyści, często nie mogący uczestniczyć w powstaniu, zaczną tworzyć dla upamiętnienia czynu powstańczego. Jednym z artystów, który tworzył z inspiracji powstania styczniowego, był Artur Grotger. Malarz, któremu stan zdrowia nie pozwolił wziąć udziału w powstaniu, w którym walczył jego młodszy brat Jarosław. Grotger z opowieści powstańców i uciekinierów stworzył piękne dzieła opisujące powstańczą epopeję. Większość jego twórczości zobaczymy w Muzeum Narodowym w Krakowie i we Wrocławiu. Kolejnym artystą, którego początkowa twórczość związana jest z powstaniem styczniowym, jest Jan Matejko. To, co też wymusi powstanie i w pewnym sensie będzie też przypieczętowaniem jego końca, to pełne uwłaszczenie chłopów. Pełne uwłaszczenie chłopów przez cara Rosji w marcu 1864. Co to oznacza? Że każdy chłop w Królestwie Polskim, który albo dzierżawi kawałek ziemi płacąc czynsz, bo to jest prawie 60% na tamten moment wszystkich chłopów, wszystkich rolników, albo odrabia pańszczyznę i w zamian za to korzysta z kawałka ziemi, dostanie ten kawałek ziemi na własność. I przede wszystkim praktycznie nie będzie musiał go spłacać. I dla porównania, bo 3 lata wcześniej car Rosji uchwali takie same uwłaszczenie dla ziem Imperium Rosyjskiego, poza Królestwem Polskim. Ale tam chłopi będą musieli spłacać swoją ziemię przez 49 lat. W Polsce, w Królestwie Polskim, dostaną ją natomiast na własność. Tak wielkie jest dążenie cara do tego, żeby powstrzymać napływ chłopów do powstania i je zdusić. I niestety rzeczywiście to się uda. Chłopi przestaną dołączać do oddziałów powstańczych, no bo też wiedzą, że ci, którzy biorą udział w powstaniu, ziemi nie dostaną. Większy porządek i lepszą organizację powstania styczniowego zapewni powołanie na jego dyktatora
Romualda Traugutta, który zreorganizował wojska narodowe. Wprowadził dużo profesjonalizmu w działaniach powstańczych i wreszcie szykował wielkie plany ofensywne na wiosnę 1864 roku. Niestety ciężka zima, brak wsparcia ze strony ludności chłopskiej, a wreszcie działalność rosyjskich śledczych doprowadziła do zatrzymania Traugutta, który wraz z innymi członkami rządu narodowego został stracony w sierpniu 1864 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej. Wszyscy ci bohaterowie ponieśli haniebną śmierć przez powieszenie. I upadek powstania to była wielka klęska. Oto na samych ziemiach Królestwa Polskiego prawie 25 tysięcy zesłanych na Sybir. Na terenach Litwy, dzisiejszej Ukrainy, prawie 40 tysięcy. To likwidacja wszystkich klasztorów, które były bardzo ważnymi punktami wsparcia dla powstańców. To znowu prawie 10 tysięcy emigracji. Ludzi, którzy przed aresztowaniami uciekną na zachód. A przede wszystkim takie poczucie klęski i ponad 1600 majątków szlacheckich, które zostaną odebrane jako konfiskaty, kary za powstanie. I w ten sposób powstanie taka, można powiedzieć, klasa ludzi, którą współcześni nazwą wysadzonymi z siodła. Wysadzeni z siodła, czyli szlachta, która szlachtą przestaje być. Ale co ciekawe, z tych ludzi właśnie narodzi się późniejsza polska inteligencja. I właśnie z tej warstwy społecznej wyjdą Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Wysadzony z siodła to pojęcie, które pochodzi tak naprawdę z powieści Antoniego Sygietyńskiego. Antoni Sygietyński pochodził właśnie z rodziny szlacheckiej, której majątek uległ konfiskacie po powstaniu styczniowym, a jego starszy brat Karol w tymże powstaniu zginął. I warto przeczytać tą dzisiaj już zapomnianą powieść, ponieważ jest ona prawdziwym świadectwem epoki. Powstanie styczniowe odbije się też bardzo mocnym echem po całej Europie. I to właśnie powstanie styczniowe stworzy taki wizerunek Polaka, dzielnego bojownika o wolność. Co ciekawe, pewien już wtedy bardzo znany pisarz francuski, 7 lat po upadku powstania, napisze książkę 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. I głównym bohaterem, nazwanym kapitanem Nemo, jest Polak, powstaniec styczniowy. Dopiero w trakcie druku i edycji wydawca przekona Juliusza Werna, żeby zmienił tą postać z Polaka, no jak się później okaże, Hindusa, ponieważ w obliczu zbliżającej się wojny francusko-pruskiej i rozmów francusko-rosyjskich lepiej nie drażnić Rosjan. Wybuch powstania styczniowego spotkał się także z dużym entuzjazmem i poparciem społeczeństw zachodniej Europy, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Francji. W Londynie zorganizowano nawet wyprawę morską z zapasem tysięcy karabinów na pomoc polskim powstańcom. Wypłynął z nimi parowiec Ward Jackson. Na jego pokładzie płynęło również wielu znanych rewolucjonistów i bojowników o wolność z wielu narodów Europy, takich jak na przykład Michał Bakunin. Niestety wywiad rosyjski od początku działał w tej operacji i doprowadził do zatrzymania statku w Szwecji w porcie Malmo. I powstanie styczniowe, także jego klęska, to także koniec idei romantycznej. Koniec idei romantycznej, który też jest wywołany tym, że zmienia się zupełnie świat wokół. Zaczęła się już wielka rewolucja techniczna. Ludzie zaczynają się zupełnie inaczej zachowywać i troszeczkę inaczej obcować z przyrodą. Niestety dużo częściej widzą ją jako źródło poprawy własnej sytuacji materialnej, niż miejsce, w którym mogą odnaleźć mądrość i przeżyć często duchowe objawienie. Ale samo powstanie styczniowe przekaże
do polskiej myśli, do polskiej kultury i polskiej tradycji coś, co często nazywamy imponderabiliami. Bardzo ważne hasło powstańców styczniowych. Wolność, równość, niepodległość. I co prawda zacznie się, jak to niektórzy napiszą, czarna noc duszy polskiej. Czyli taki ciemny okres zaborów, w którym następuje silna rusyfikacja, germanizacja, walka z polskością. Ale jednocześnie ta uciskana polskość będzie wzrastać zgodnie z tą ideą, tym przekazem wolności, równości i niepodległości. I to, co piękne, sami Polacy zaczną rozumieć, że do uzyskania niepodległości muszą się sami dużo lepiej przygotować, nie tylko materialnie, ale też duchowo. I to będzie przyświecać kolejnemu okresowi naszej kultury. W pewnym sensie geneza tak zwanej pracy organicznej, czyli innego przygotowania do odzyskania niepodległości, zacznie się już po powstaniu listopadowym w zaborze pruskim, poznańskim, gdzie Dezydory Chłapowski otworzy w swoich dobrach w Turwi pierwszą, można powiedzieć, akademię rolniczą, a później we współpracy z Karolem Marcinkowskim założą w Poznaniu hotel Bazar i towarzystwa wspierające rozwój kultury polskiej. A w samym Królestwie Polskim, już po powstaniu styczniowym, dojdzie do zmiany nazwy. Car usunie nazwę Królestwo Polskie i zastąpi ją krajem nadwiślańskim. I dotarliśmy do końca trzeciego odcinka. Mam nadzieję, że zobaczyliście w tym romantycznym dziele, w tym romantycznym zrywie, tak naprawdę taką bazę dla naszej kultury. Praktycznie do lat dzisiejszych. Więc to też nie przypadek, że tak dużo czasu poświęcamy nauce literatury, sztuki i historii tego okresu. Ale jest taka jedna jeszcze rzecz, którą chciałbym, żebyście zapamiętali. O tym też będziemy mówić na kolejnych odcinkach. Ale powstańcy styczniowi dożyli do wolnej Polski. Do II Rzeczpospolitej. I II Rzeczpospolita wiedziała, jak uhonorować tych bohaterów. Żyło ich trochę ponad 3,5 tysiąca. Wszyscy uznani zostali za żołnierzy Wojska Polskiego. Otrzymali wojskowe emerytury. Stworzono dla nich specjalny mundur. I do swojej praktycznie śmierci, a zwłaszcza do końca II Rzeczpospolitej, weterani Powstania Styczniowego byli zapraszani na wszelkie uroczystości państwowe i patriotyczne. Ja naprawdę życzę dzisiejszej Polsce, dzisiejszej Polakom takiej umiejętności uhonorowania i szacunku dla bohaterów, jaką potrafili okazać powstańcom styczniowym nasi przodkowie w dwudziestoleciu międzywojennym. A Was zapraszam na czwarty odcinek. Wejdziemy w tą ciemną noc duszy polskiej, w której też pojawi się odrodzenie. Będzie to i czas pracy organicznej, pozytywizmu, ale też w kulturze polskiej zupełnie nowego ruchu, kiedy część artystów powie, że nie chce już wypełniać obowiązków, chce sztukę wyrażać tak, jak będzie chciała, z pełną wolnością. A jednocześnie z tego fermentu narodzi się pokolenie, które później odzyska niepodległość. I o tym też warto pamiętać, że często z konfliktów rodzi się nowe ziarno. Dziękuję. I do zobaczenia. A tradycyjnie do pięknej muzyki Chopina 10 dzieł kultury, które były naszymi przewodnikami przez ten szalony czas polskiego romantycznego zrywu.
Do zobaczenia.